dobry wieczór Państwu. Witamy na konferencji prasowej po meczu GKS Tychy LKS Łódź. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 2-0 i Tatyszani meldują się w najlepszej ósemce Totolotek Pucharu Polski. Razem z nami trener drużyny gości, pan Kazimierz Moskal, którego poproszę o pomeczowy komentarz. Dobry wieczór. Myślę, że zasłużenie GKS awansował. I to nawet nie chcę powiedzieć, że w wyniku tej w głupi sposób straconej bramki. Absolutnie nie. Myślę, że gdzieś prosiliśmy się o tą bramkę i nie graliśmy dobrego spotkania. Ogólnie myślę, że nie było to jakieś porywające widowisko, ale to GKS Tychy mocniej zapracował, wydaje mi się, na to, żeby tą bramkę zdobyć i awansować. Jestem rozczarowany, tak muszę powiedzieć, postawą niektórych zawodników i spodziewałem się zupełnie innej gry. Chcieliśmy awansować, dokonaliśmy kilku zmian. Nie tak wielu jak chociażby w ostatnim pucharowym meczu z Górnikiem Zabrze, ale ta gra zupełnie dzisiaj inaczej wyglądała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zachęcam Państwa do zadawania pytań. Dobry mecz mojego zespołu. Uważam, że awans do następnej rundy zasłużony. Graliśmy dobrze i bardzo dobrze, praktycznie, no nie praktycznie, tylko przez cały mecz. Stworzyliśmy sobie kilka dogodnych sytuacji. W pierwszej połowie Bieri, Szeli, w drugiej Stebel. Także stworzyliśmy dużo więcej klarownych sytuacji. Dobra organizacja gry, bardzo dobrześmy wyglądali pod względem fizycznym, ogólnie bardzo dobra gra naszego zespołu. Cieszymy się, bo chcieliśmy jak tylko to możliwe, to co powiedziałem na początku sezonu, że będziemy bardzo poważnie traktować Puchar Polski i będziemy atakować na dwa fronty i cieszę się, że żeśmy tak zakończyli ten sezon takim sympatycznym akcentem dla drużyny, dla zespołu, dla całego klubu, dla kibiców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poprosimy o pytania. Krzysztof Kierkowski, portal futbolu.pl. Panie trenerze, chciałem zapytać, czego Pana zdaniem zabrakło w pierwszej połowie, co pojawiło się w drugiej? No bo widzieliśmy, że w ciągu pierwszych 45 minut Pana zawodnicy mieli kilka dogodnych okazji na strzelenie gola. Nie udało się, natomiast zaczęli strzelać w drugiej. Dziękuję bardzo. No wie Pan, nieraz tak bywa, że w okresie powiedziałbym optycznej przewagi przeciwnika zdobyliśmy pierwszą i później drugą bramkę po stałym fragmencie. Znaczy, myślę, że nie tylko dla mnie, nie jest zaskoczeniem, ale dla wszystkich, że UKS jest to zespół, który dobrze operuje piłką, który gra szybko, dobrze technicznie. No, kluczem do zwycięstwa było to, cośmy sobie założyli przed meczem, czyli zagęszczenie środkowej strefy boiska i to, żeśmy realizowali, plus powiedziałbym bardzo, bardzo aktywna gra po odbiorze piłki. Tomi Cafe, partner klubu GKS Tychy.